Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zbudowaliśmy największe miasto za Robuxy. Wydaliśmy na to bardzo dużo Robuxów, dlatego jeśli możecie, to zostawcie tutaj subskrypcję, wrackę, żeby rozsłabkę w grę, potem chwilę po koszulki z Jailbreaker.p, wpadajcie do nas na grupę. Ja bez tego przedłużania zapraszam was na oglądanie, ponieważ było serio mega grubo i zrobiliśmy największe miasto i wydaliśmy to strasznie dużo Robuxów, dlatego oglądajcie ten film do końca. Pisałem tutaj Simulant, ale wyszły jakieś crash tagi, ale to nie ważne, ponieważ dzisiaj jesteśmy w kolejnej kozackiej gierce, tak wiem, wiem, ale to serio znowu kozacka gierka i znowu się powtarzam. I standardowo dzisiaj są przygody Simon 6RP, a więc zaraz, dzisiaj musimy zbudować swoje popularne wielkie miasto. A zaraz obróćmy to sobie może tutaj. O, my pierwszy budynek postawimy i uwaga, czy ja mogę coś kliknąć? Dobra, mamy kolejne postawienia. Mamy jeszcze 700 dolarów na naszym koncie, to dobra, my postawmy tutaj równo siebie, były kolejny budynek, co jest? Ten, dobra, masz, zbudujemy. Ej, jeszcze jeden, ile ja tych budynków mogę budować, co jest? Dobra, więc teraz stawiamy tutaj drogę, myk. Ej, właśnie, zaraz budujemy tak drogę, bo ogólnie w tą grę grałem już troszeczkę przed odcinkiem, ale na starym koncie. Dlatego dobra, budujemy się, tylko mamy kolejną drogę i teraz mamy 1000 milion tam ileś, więc musimy, co to jest? Czy to jest sklep? Nie wiem, nie czytałem wideo. A tak, czyli to jest sklep z grami. Dobra, więc stawiamy sobie nasz pierwszy sklep. My drugi sklep, nie wiem po co tutaj. O, dobra. Dobra, postawiam sklepy. I dostałem jeszcze 1000 zł. Czy coś tak łatwo zarabia? Co jest. Na co ja mam to wydać? Dobra, postawmy to jakiś przez. A, tu nie ma chodnika w naszym mieście. O nie, tak nie przemyślałem. Dobra, więc postawmy tutaj jakiś przystanek. No i dobra, to będzie nasza. O nie, jak to wygląda. To będzie nasza biedniejsza ulica w naszym mieście. Dobra, nieważne, to nie chcę sobie zostawić, my zbudujemy nowe. Zobaczcie ogólnie, jak to nasze małe miasto jest małe, co? Dobra, nieważne, ale patrzcie, tu są dwa razy więcej ludzi, więc to kupmy 165 robuxów za w sumie nawet nie wiem co. Więc zaraz, skoro mamy to kupione i mamy 5000, to wypadałoby coś zbudować, tylko coś mega fajnego. Dlatego dobra, zacznijmy rozwijać sobie to nasze brzydkie miasto. O, niech ono się tutaj buduje, a potem to zniszczymy. Dobra, i teraz zbieramy pieniądze, potem to wszystko burzymy i takie największe na świecie miasto budujemy. To będzie mega mocne. Katlan, czy widzicie to co ja? Co to jest za miasto? No nie, czy to znowu miasto tego noobka Teddy'ego? No nie, tak, to jest noobka Teddy'ego. Teddy, co ty masz za miasto? To jest ogromne. Tam w moim mieście. Moje miasto. Jak ty masz, ile on tu ma zbudowane, zobaczcie to, albo nie. No, byś takie same zbudował, ja byś się uczył takiego prosa jak ja. Wiecie co, nie mogę pokazać, jakie nubskie miasto, ale malutkie, straszne, wiesz co, wtedy będzie myśl lepsze. Aha, jeszcze wyzywasz, dobra, wyganiam się z tego miasta, idź sobie. Zobaczcie, on nie ma wody w porcie. Dobra, Teddy, zbudujemy z naszymi widzami lepsze, nara. Dobra, więc skoro ten Teddy nubek, to my nie możemy mieć widzę gorsi od niego, dlatego raz sprzedajmy to, albo dobra, wiecie co, to niech jeszcze zostanie, ale patrzcie, przygotowujemy już tutaj drogę pod nasze nowe budowle i teraz dokupimy jeszcze 5100. Bo był, o nie, to było drogie. To było drogie i w sumie też nieprzemyślane, ale teraz musimy kupić jak najwięcej sklepów. Co to jest? A, bank, w sumie dobra, w naszym mieście musi być bank i nie zdziwcie się, czemu tu jest taki mały chodnik, ale na większy nie było stać. Więc zaraz, skoro jest tutaj chodnik, to my chcemy postawić tutaj bank na sam początek i przede wszystkim jakiś może dom mieszkalny by nam się przydał. Dlatego największy jaki jest taki blok. Patrzcie, to obok banku sobie tu postawmy od razu. Dobra, więc obok banku postawiony. Dobra, mi nie jest coś na nic teraz, a więc jeszcze jakiś sklep sobie dokupmy. I teraz możemy sobie dokupić. O, teraz dokupmy sobie supermarket. Dobra, więc dokupujemy supermarket i dajmy sobie go. O, to jest supermarket, co? Dobra, nie, może tak wyglądają supermarkety, ja się może nie znam, dlatego postawmy sobie go jeszcze tutaj. No i na ten moment zabrakło nam pieniędzy, ale lecimy, ale to miasto będzie mega OP. Słuchajcie, za waszymi plecami w międzyczasie kupiłem takie coś i tam jest latarnia, ale to nie ważne, teraz będzie grubo, patrzcie, to kupimy dwa razy więcej pieniążków, dobra. Więc skupiona i w międzyczasie usunąłem tamty, mamy już 3000, a więc dobra, teraz zaczynamy poważną budowę. Każdy tak mi się zdaje, chciałby mieszkać sobie w jakiejś dzielnicy z domkiem swoim. Dlatego proszę, nie ma problemu, tutaj robimy osobną taką dzielnicę właśnie na domki. O, i stawiamy taki, o, zobaczcie, to taki domek mieszkalny, tylko, czy on jest za dużo trochę, dobra, 800 kosztuje. I cyk, kolejny, tutaj będą takie malutkie, w sumie nie wiem, czy można nazwać malutkie, ale tu będą takie domki mieszkalne. Dobra, myk, proszę bardzo, stawiamy kolejny tutaj domek. I teraz o nie, po drugiej stronie chyba się nie zmieszam, tak mi się zdaje. Ej, to co teraz robimy jest serio mega grube, a więc patrzcie, kupmy sobie na początku jeszcze to, tutaj ogólnie postawimy sobie biurowce, które, nie wiem, po prostu, bo musimy zarabiać jeszcze więcej pieniędzy, dlatego kupmy sobie to. I teraz nie stać nas na kolejny biuro, ale poprosiłem Teddy'ego Robuxy i patrzcie to, skip, i zobaczcie to. Elektrownia atomowa, nie wiem jak to się nazywa, jądrowa, coś takiego i 22 tysiące to zarabia, w sumie nie, na ile mamy to, patrzcie to. Teraz, teraz czekajcie, i to jest za darmo, że to postawmy sobie, aby to nikomu nie przeszkadzało czy coś, postawmy sobie to lepiej tutaj. I co jest grane, co to ma w środku, ej, a, to chyba była ziemia tylko. Ale patrzcie, ile mamy już 5 tysięcy, mamy 5 tysięcy, czyli uwaga, czekamy aż to elektrownia da. 5, co? I mamy 51 tysięcy, więc dobra, stać już na sprawie na wszystko. Kupmy sobie kolejne biuro, aby jeszcze więcej zarabiać, dobra, stać na nas wszystko, proszę, kolejne biuro, 45 tysięcy, co jest grane? Dobra, przydałby się jakiś dom teraz kupić, 6, dobra, za 6 tysięcy kupmy sobie dom, aby więcej mieszkańców mogło przyjść tutaj. A, i ogólnie postawiłem taki znaczek, że nie wiem po co, tylko że w złą stronę trochę jest, ale dobra, to nieważne. Co to jest do kupienia? Jakie wielkie blok jakiś mieszkalny, dobra, więc czekajcie, ja to kupię ten blok, a ten sobie sprzedamy i go zamieńmy tutaj. Jakie to są bloki gigantyczne, co jest? A, już nas stać na ostatni, no to dobra, ten jednak, o, ten ostatni jest największy, o, dobra, to sprzedajmy to.
I teraz postawiamy tutaj samo ostatni. Jako to elektrownia jest OP. Dobra, myk, teraz kolejny stawiamy. I uwaga, 300 osób już mieszka w naszym mieście. Teraz 500 już. Dobra, budujemy jeszcze jedno. Kolejny, teraz już 700 buduj. Co jest grane? Kolejny 50 tysięcy, myk. I to jest serio mega mocne. Mega, mega mocne. Dobra, więc tutaj kolejne bloki postawione. I ile my zarabiamy już teraz? Dobra. Ludzie mogą sobie różnie pomyśleć o takich wieżowcach. Takie wysokie, wielkie, bogate. Ale wiecie, to jest ten wieżowiec, jest bogaty za 135 robuchów. Znowu musiałem przejść robuchy, ale to nieważne. Jaki on jest ogromny. Co to jest? Gdzie tu jest wejście? Dobra, tutaj jest wejście, stawiamy go. Myk, myk, co to się w tym momencie stało? To on jest wyższy od tego jeszcze nawet. Ja nie mam pytań, co tu się dzieje. Rozwaliśmy w tym momencie cały system chyba. I w sumie nadal nam to brakuje. No nie. Dobra, ogólnie zobaczcie to, co zrobiłem. Taką strefę wyżosu dla naszych klientów. W ogóle patrzcie, jak on wygląda. Jest taki wielki. W sumie też dużo osób mieści. Tutaj jest taka mniejsza strefa z takimi nadal w sumie wielkimi wieżowcami, ale patrzcie to. Stać nas na drugą najlepszą rzecz, która zarabia, czy jakoś tak. Czyli na to, co miał Teddy, taki porcik. Dobra, więc stawiamy go tutaj. Dobra, i teraz to jest ogromne. To zajmuje nam prawie połowę naszej działki, ale patrzcie, teraz będziemy zarabiać. Zajmę sobie tu jeszcze wodę, dołóżmy do niego. Jest woda i teraz. Nie, teraz nie, teraz musimy to przejść. Już zaczniemy tą grę tak naprawdę, ale jeszcze musimy skończyć to całe miasto. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Słuchajcie, zobaczcie, więcej co tutaj dobudowałem kilka straż pożarnych, szpitali, w ogóle takie rzeczy. To była taka mała przybudowa, ale teraz nie chcę mi się już budować tych bloków, dlatego lecimy z samymi kominami, coś, aby jeszcze więcej zarabiać. Więc myk, jeden komin, nie wiem, lecimy do końca mapy z tym. Kolejny, co jeszcze jeden? Proszę bardzo. O, co? Już nie stać? A no tak. Oraz, co mnie stać? Co tu się dzieje? Tu będzie tyle kominów, że. Że co szok. Proszę, kolejny komin. Dobra, nie chcę mi się już tych kominów stać, ale uwaga, mamy 100. A nie, 14 tysięcy tylko. Dobra, i za te 14 tysięcy na spokojnie myślę, że możemy sobie dokupić coś takiego jak radio, aby nasi mieszkańcy naszego miasta mogli, nie wiem, po prostu mogli słuchać radio. My tutaj dokupujemy kolejną rzecz. I co jeszcze tu możemy dokupić? Chyba już prawie wszystko tu mamy. Co to jest? A to jest szkoła. A to, no to jednak już teraz wszystko mamy. Więc dobra, weźcie, co to było w sobie bardzo głupie. Patrzcie, ile tych kominów kupiłem. Nie wiem, po prostu, aby być lepszym od tego i zarabiać jeszcze więcej. Ale to brzydko wygląda w sumie, bo strasznie dużo jest tych. Dlatego przykryjmy to naszymi wyżowcami. To był głupi pomysł, w sumie kupować tyle tego. Enzara, my tutaj kolejny wyżew stawiamy. Tutaj jeszcze jeden, proszę bardzo. Co w ogóle, ile tych wyżowców będzie? 15 tysięcy osób już mieszka w naszym mieście. I powoli myślę, że kończymy już to nasze miasto. Jedyne, co teraz trzeba zrobić, to dobudować tylko jeszcze kilka budowli i to będzie koniec. Jak to wygląda w ogóle? Dobra, kolejny, w ogóle, co jest? Zara, czekajcie, jeszcze jeden postawimy. Ile ich tu zostało? Przecież już wydałem miliony, milionów na to coś. Dobra, więc stawiamy jeszcze jedno. Dobra, myk, myk, tutaj kolejny budynek. Nie jesteśmy na to. Zobaczcie, to budowałem tutaj kilka sklepów, kilka wieżowców. I myślę, że to było na tyle z tego odcinka, skończymy całe miasto. Ej, mamy lepsze od. Co? No nie, od Teddy'ego. Co ty tu chcesz, Teddy? Co się stało? Jak tu jest ładnie. Dobra, Nubu, ja to miasto przyjmuję. Więc od dzisiaj to jest moje miasto i ja nim zarządzam. Co? Dobra, wcale to nie było ustawiać senka. Teddy ma fajną koszulkę. Jak chcecie taką koszulkę, okej, to wbijecie na grupę. Skończyliśmy to miasto na spokojnie, bo w sumie zarabiamy już tyle, że po prostu mi się już nie chcę budować. Nie mam pomysłu na co. Więc to było tyle z tego odcinka. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Narka.